Panie i panowie radni, proszę o przybycie na salę obrad. Panie przewodniczący, stwierdzam forum. Proszę pana przewodniczącego komisji o czytanie protokołu z ustalenia wyników głosowania wniosków o odwołanie członka zarządu powiatu w Myśli Bożej. Protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania na sesji w dniu 28 czerwca 2017 Wojciecha Wojtkiewicza z funkcji członka zarządu powiatu w Myśli Bożej. Komisja eksploatacyjna składzie Drzewnicki Tomasz Jarema Andrzej Kutyra po wyjęciu kars urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych powiatu Myśli Bożej obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 13. Głosowanie dotyczyło odwołania radnego Wojciecha Wojtkiewicza z członka zarządu powiatu Myśli Bożej. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 13. Liczba kart wyjętych z urny 13. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów ważnych oddanych za odwołanie Wojciecha Wojtkiewicza na członka zarządu powiatu Myśli Bożej 10. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu Wojciecha Wojtkiewicza z członka zarządu powiatu Myśli Bożej 3. Komisja Specjalizacyjna stwierdza, że Wojciech Wojtkiewicz został odwołany z funkcji członka zarządu powiatu Myśli Bożej. Na tym protokół zakończony i podpisany. Dziękuję panu przewodniczącemu i całej komisji. Panie i panowie radni, przystępujemy do podjęcia uchwały stwierdzającej odwołanie członka zarządu powiatu w Myśli Bożej pana Wojciecha Wojtkiewicza. Uchwała Rady Powiatu w Myśli Bożej z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie stwierdzenia odwołania członka zarządu powiatu w Myśli Bożej. Po przepisie prawnym stwierdza się, paragraf pierwszy, stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2017 roku radny Wojciech Wojtkiewicz został odwołany z funkcji członka zarządu powiatu myśliborskiego. Dwa. Zwalnia się radnego Wojciecha Wojtkiewicza z wykonywania obowiązków z dniem odwołania. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście myśliborskiemu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie mandatu pana wiceprzewodniczącego Roberta Kutkowskiego. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 10 radnych było za podjęciem uchwały, 3 radnych było przeciw, 0, nikt z radnych się nie wstrzymał. Obecnych na sali obrad było 13 radnych. Dziękuję. Bardzo proszę, zgłasza się pani starosta Danuta Patkowska. Bardzo proszę. Przewodniczący, szanowni radni, wnioskuję o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 9 wniosku w sprawie powołania członków zarządu powiatu w Myśli Bożej. I odczytam punkt 9 po wnioskowanej zmianie. Punkt 9. Powołanie członka zarządu powiatu w Myśli Bożej. Wniosek starosty myśliborskiego przedstawiający kandydata 9 lat według komisji skrutacyjnej 9.3 sporządzenie kart do głosowania 9.4 głosowanie i głoszenie wyników 9.5 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia powołania członku zarządu powiatu myśliborskiego. Przekładam w tej sprawie stosowny wniosek w projekt uchwały. Moim kandydatem na członka zarządu jest Alicja Pil. Uważam, że jest to doskonały samorządowiec. Myślę, że swoim doświadczeniem dotychczasowym pokazała, że posiada obszerną wiedzę, ogromne doświadczenie
i myślę, że będzie nieodzownym elementem, który doskonale poprawi funkcjonowanie zarządu i całej Rady Powiatu. Na to liczę i dziękuję za współpracę. Dziękuję panie staroście. Dokumentu, czy się tak wyrażę? Czy pani radna Alicja Rym wyraża zgodę wystartowania, że się tak wyrażę, wybora na członka zarządu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przegłosujemy teraz wniosek. Tak? Proszę, kto jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 9 tak, w sprawie powołania członka zarządu powiatu w Myśliborzu z podpunktami. Powołanie, to jest ten punkt, powołanie członka zarządu powiatu w Myśliborzu pod punkty 9.1 wniosek starosty myśliborskiego przedstawiającego kandydata, to już zostało dokonane. 9.2 wybór komisji skrutacyjnej, 9.3 sporządzenie kart do głosowania, 9.4 głosowanie i ogłoszenie wyników, jego wyników, 9.5 podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu, członka zarządu. Proponuję, żeby komisja skrutacyjna pracowała w tym samym składzie. Czy komisja wyraża zgodę? Pan Andrzej wyraża, drugi pan Andrzej też wyraża, pan Tomek. Tak, zaraz wprowadzamy. Proszę Państwa, do porządku. Do porządku, proszę Państwa. Nie wchodziliśmy. Kto jest za podjęciem tego wniosku? Tak. Dziękuję. Kto jest przeciw? Trójka. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek do porządku został wprowadzony. 9 radnych było. 10 radnych było za wprowadzeniem. 3 radnych było przeciw. Nikt się nie wstrzymał. I teraz ponawiam. Komisja skrutacyjna w poprzednim składzie. Pragnie pracować? Pan Andrzej i pan Tomek. Bardzo proszę komisję o ukonstytuowanie się, sporządzenie kart, głosowania i tak, i proszę Państwa, ogłoszenie wyników. Kto jest za takim składem komisji? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 11 razy głosa, 1 się wstrzymał i raz i jeden radny był przeciw. Dziękuję bardzo. I ogłaszam. 2 minuty. Dobrze, robię na start. No, na życzenie komisji. 2 minuty. Przerwy. Ekspresowanie.